Ile spakowaliście plecaków? Około 300. Około. Czyli aż 300 osób wyruszycie na pielgrzymkę tutaj z tych stron, tak? Tak, 300. No i bywało więcej, ale w tym roku 300. Jak na taką pogodę i tak nieźle? Cudownie, taka pogoda jest najlepsza. Gdzie słońce, to jest niefajnie, za ciepło. Lepiej idzie się w taką pogodę, czy jak jest słońce? Według mnie bardziej się idzie w słoneczną. Taki lepszy jest upał na pielgrzymkę niż taki deszczyk. Źle się gra i ogólnie. A czyli ty tu jesteś, że tak powiem, muzykiem, tak? Tak, ja jestem muzycznym, gram na gitarze. Coś śpiewamy, coś gramy, więc... A skąd jest pomysł, żeby w ogóle iść na pielgrzymkę? No, pomysł się zrodził 11 lat temu, bo 11 teraz idę. No i tak w sumie poszłem, bo chciałem. Która to już pana pielgrzymka? 25 albo 26 raz, bo raz szedłem ze Sławkami, no to z Andrzejowym nie szedłem, nie? No i dwa razy... Czyli ominął pan tylko cztery pielgrzymki, tak? Bo to jest 30. No tak by wychodziło. No, oczywiście. Dobrze się idzie w taką pogodę? Super, każda pogoda jest fajna. Która to twoja pielgrzymka? Nie wiem, ta chyba czwarta, a jeszcze chodzę na Łagiewnicką. Lubisz taką pogodę? W takiej pogodzie chodzić? Jest całkiem przyjemnie, lepiej niż w upał. Lepiej niż w upał. Tutaj kolega nam mówił, muzyk, że źle się gra w taką pogodę. To śpiewacie coś, czy tak a cappella bardziej? Śpiewamy bardziej a cappella, jak całkiem pada, jak tak może, to myślę, że jeszcze z gitarami się uda. Do Częstochowy wiedzie nasz szlak.